Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy. Aha, już widzę, jak tam trafię. A tak, muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. To chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. A, ten syf sam się nie pozałatwia. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Bruce'a Willisa? Może zapytam. Pewnie to lubi. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Podpisuj moją petycję, do cholery. Cieszę się. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Że potrzebuje drinka przed śniadaniem. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Przykro mi. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie, walnięty knurze. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Podpisuj moją petycję, do cholery. Przykro mi. W mordę. Podpiszesz to ty? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Podpisuj moją petycję, do cholery. Przykro mi. Ja podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Podpiszesz to ty? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Przykro mi. Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Rośnijcie, kwiatki zdrowe. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Oto bilet. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję?
Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Uwaga! Hej, uważaj! Ten szajs jednak działa. Może powinienem to zatrzymać. Nareszcie, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś książki. Potrzebuję tego więcej. Co chodziło? Nie możemy się po prostu dogadać? Chyba nie. Od teraz będę na nich uważał. Dawaj szmal, bo cię zatłukę! Na ziemię, jak chcesz żyć! Natychmiast się zatrzymać! A podobałoby ci się? Do czego się kazał świeżo?
Co dobrego? No jak tam? Bywało lepiej. To fajnie. Nie widziałem tego. Natychmiast się zatrzymać! Jazda, dziewczyno! To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Na ziemię, jak chcesz żyć! Uwaga! Mam dzieci.
przechodzę. Nie pchać się, starczy dla każdego. Jednokierunkowa. Następny. Pobłogosławiony, wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dzięki. O co ci chodzi? Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Módlcie się nie w imię Allaha. Szykujcie się na śmierć, niewierni. Wychodźcie, moi pokojowo nastawieni bracia. Czas na biczowanie o biblijnych rozmiarach. No co chodziło? Najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. O tak. Oto bilecik. Moim prezydentem jest Chuck Howard. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Muszę przestać palić. Ah,
No to chodzi. Dostałeś autograf Gary'ego Colemana? Dostanę za niego niewielką fortunkę na Allegro. Tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne po śmierci danej osoby? Tak? A co? No tak pytam.